może jeszcze do tego, jak Artur mówił o lęku, zanim zaczęliśmy spotkanie. Pamiętam, jak pierwszy raz zdecydowałam się, że czymś się tutaj z wami podzielę. Pamiętam taki olbrzymi lęk, który do mnie przytek, siedziałam tam na krześle. Pamiętam, że serce mi tak biło, że miałam wrażenie, że widać, jak mi się rusza cała klatka piersiowa. I Duch Święty wtedy do mnie powiedział: nie patrz na naturalne, wzywaj mojego imienia. To, co naturalne, musi umrzeć, jeżeli ty zrobisz krok w wierze. I ten stres, ten lęk wtedy ustąpił. Mówiłam wam już, w ogóle mój wzrost z Bogiem, to bardzo często też jest to, że ja zadaję Bogu pytania i szukam na nie odpowiedzi. Duch Święty też zadaje mi pytania, a ja skanuję moją duszę, moje myśli, moje ciało, zaglądam do serca, sprawdzając tak naprawdę, jakiej odpowiedzi ja jestem w stanie w ogóle udzielić na zadane pytanie. I mówiłam wam już o odrzuceniu, o relacjach, o braku wdzięczności w moim życiu. To się też zaczęło, świadomość tego zaczęła się od zadanego mężowi pytania. I w tej chwili chciałabym wam się podzielić pytaniami, które stawiałam sobie, które dotyczyły miłości. Czytałam kiedyś taką dobrą chrześcijańską książkę napisaną przez kobietę i ona tam napisała coś takiego, żeby zrobić sobie takie ćwiczenie, żeby w miejsce słowa miłość, które jest w definicji, ta, która jest w liście do Koryntian, postawić swoje imię. I ja mówię, o, fajne ćwiczenie, ja lubię takie kazusy, mówię, podstawię swoje imię, będzie dobrze. No i postawiłam swoje imię i czytam. Julita jest cierpliwa. Mówię, Boże, wzywam Twojego imienia. Czytam dalej. Julita jest miła. Mówię, Boże, czy ja w ogóle jestem miła? Mówię, czy w ogóle ze mną jest przyjemnie być w relacji? Mówię, nie wiem, czy jestem miła. Mówię, nawet się do końca nad tym nie zastanawiałam wcześniej. Czy Julita nie zazdrości? Mówię, Boże, mówię, wiesz, jaka jest prawda? W moim sercu uczucie zazdrości się pojawia, na które nie mam zgody. Czytam dalej. Julita nie szuka swego. Mówię, Boże, spojrzę w moje małżeństwo, to słabo to wygląda. Szuka swego. Czy Julita bywa arogancka i nadęta? Bywa. Miłość taka nie jest. Julita nie jest obrażalska. Robię wielkie oczy. Julita nie trzyma urazy. W ogóle doszłam do połowy, już mi się chciało płakać nad samą sobą. Mówię, Boże, mówię, to jest w ogóle prawda o moim charakterze. Cała Twoja miłość jest deponowana w moim duchu, tak? Źródło mam w sobie. Ale prawda o mnie jest taka, że ja mogę czerpać z tego źródła i przemienić mój charakter, ale daleko, daleko mi brakuje do tego, ażeby pomiędzy tym słowem miłość, żeby gdy wstawię moje imię, postawić znak równości. W zasadzie nie znam takiego, nie znam takiego znaku w matematyce, który bym mogła ustawić. I to w ogóle był taki początek, gdzie ja zaczęłam badać moją duszę, badać mój charakter i patrzeć, jaka to ja naprawdę jestem. To było dla mnie bardzo rozciągające ćwiczenie, które też doprowadziło do tego, że ja podjęłam jakąś decyzję o przemianie, o pracy głębszej nad sobą. Pamiętam, kiedyś też odwiozłam córkę do szkoły i wracałam, tam mam 20 parę kilometrów i to jest zawsze dobry czas, ja mam zawsze dobre przemyślenia wracając. I pamiętam, jak Duch Święty do mnie powiedział tak, mówi: czy wierzysz, że Bóg jest miłością? Czasami takie proste pytania są najlepsze. Mówię, tak, wierzę, że Bóg jest miłością. Czy Jezus jest miłością? Mówię, tak, jest miłością. Czy miłość Twoim zdaniem ma na imię Jezus? Mówię, no tak, ma na imię Jezus. Czy każde zachowanie Jezusa Twoim zdaniem było miłością? Mówię, tak. Uważam, że każde zachowanie Jezusa wypływało z miłości i było miłością. Czy Jezus traktował swoich uczniów w miłości, swoich braci? Mówię, tak, traktował ich w miłości. Czy Ty chcesz, żeby w takiej samej miłości Twoi bracia Cię traktowali tak samo, jak Jezus traktował swoich uczniów? Mówię, tak, tak chcę być traktowany. Duch Święty do mnie mówi, dobrze, to teraz wyobraź sobie sytuację, że staniesz za Arturem, on będzie stał do Ciebie odwrócony plecami i będziesz mu mówiła jakieś głupoty, tak, sprzeczne z Bożym Słowem, a on, nie obracając się, nie patrząc na Ciebie, powie, zamilcz, diable. I co poczuję w duszy swojej? I wiecie, ja wtedy spojrzałam w duszę swoją i mówię, boli. Mówię, jest ząb. Mówię, chcę, żeby mnie moi bracia traktowali tak, jak Jezus w miłości traktował
swoich braci, swoich uczniów. Ale jednak okazuje się, że ja chcę, ażeby ta miłość była trochę jak ten świstak, który siedzi i zabija w te sreberka, czyli była upiększona. Więc czyli mam ranę w mojej duszy. I musiałam w to spojrzeć i musiałam zadać sobie pytanie, dlaczego tak naprawdę jest, tak? Dlaczego jest we mnie taki humanizm, że chcę prawdy, ale równocześnie trudno mi jest ją przyjąć w taki sposób, jak Bóg, który jest miłością, przedstawił to wobec swoich braci, tak? Wobec swoich uczniów. Pamiętam jeszcze kiedyś, przypomniało mi się teraz, jak mój mąż po swoim nawróceniu, krótko, on był nawrócony, ja nie. Jechaliśmy samochodem, wracaliśmy od jego siostry. A gdzie mój mąż głosił świadectwo o Jezusie? Tam byłam ja i robiłam swoje uwagi. Różne, niewybredne. Korygowałam jego słowa, wtrącałam się. On mówi, przyjdź do kościoła, do kogoś. Ja mówię, wiesz, bo w tym kościele to nie jest tak, jak ty myślisz, że w kościele katolickim, bo to jest tak i tak. Możesz być trochę zdziwiony, możesz się dziwnie trochę poczuć. Mój mąż jakoś to znoszył, ale któregoś razu wracaliśmy samochodem i on do mnie powiedział tak. Julita, jeżeli się rozstaniemy, to przez wiarę. Uderzył w ogóle starą ranę, bo myśmy się kiedyś rozstali, tak? I teraz mówię, myślę, to ty, Franciszku, ty z Asyżu, mówię, to ty mi tutaj mówisz, że się rozstaniemy przez wiarę? Odwróciłam, pamiętam, głowę do okna i mówię, myślę, coś takiego, mówię. To ja sobie wyobrażam, że ja teraz po nim będę tutaj w pewnym sensie jeździć, jak po łysej kobyle, a on mi będzie prezentował Jezusa. Ale to nie tak. Mąż do mnie uwolnił w miłości słowo prawdy. Powiedział mi, rozstaniemy się, jak dalej się będziesz tak zachowywać i będziesz stawała przeciwko Jezusowi, w którego ja wierzę i przeciwko temu, jak ja to go uwalniam. Ja wiem, że miał rację. Wtedy mnie to bardzo mocno zawalało, ale było to olbrzymie słowo takie prawdy do mojego życia, które też mi pokazało, że albo się narodzę z Bożego Ducha, albo nie ma przyszłości dla tego małżeństwa. Ta prawda mnie zabolała. Nie owinął ją jej w żadne sreberko, ale gdyby ją jakoś upiększył i owinął, pewnie by tak nie zadziałała. Była jak miecz w moim życiu. Kolejną taką też rzeczą, o którą pytałam Boga, były relacje, tak? Jak te relacje w miłości mają wyglądać? Jak ja mam w tą relację wchodzić? I kiedyś kobieta, która chciała mieć ze mną relację, chrześcijanka, powiedziała do mnie coś takiego. Jeżeli ja chcę mieć z kimś relację, to ja robię trzy kroki naprzód. Robię te trzy kroki w miłości tak naprawdę. I to była dla mnie odpowiedź. Jeżeli chcesz mieć z kimś relację miłości, to robisz trzy kroki naprzód. I ja zaczęłam też tak robić. To nie zawsze jest łatwe. Ja czasami musiałam zrobić pierwszy, drugi i trzeci krok sama. I nie zważać na to, jaka tak naprawdę przychodzi z drugiej strony odpowiedź, tak? Ale jeżeli ja podejmowałam decyzję, że chcę mieć relację, to zaczęłam robić te kroki naprzód. W ogóle, słuchając też kiedyś Dereka Prince'a, zdałam sobie sprawę z tego, jak ważne w ogóle są też te relacje, jak Bóg to nawet pokazuje. Derek Prince wtedy powiedział coś takiego, że Paweł w swoich listach na końcu pozdrawia tych, z którymi też ma relacje, jakby dlaczego to robi, tak? Że robi to dlatego, że całe Pismo przez Boga jest natchnione, więc również te pozdrowienia na końcu nie są przypadkiem. One są dlatego, żeby pokazać, jak w oczach Bożych ważne są relacje miłości między nami, jak mamy je pielęgnować i o nie zabiegać. To też bardzo mocno dotknęło mojego serca. Mówię, Bóg w swoim słowie zwraca uwagę na tak bardzo ważną rzecz. Z mojego doświadczenia też wiem, że relacja była dla mnie terapią, relacja miłości. Jeszcze do dziś pamiętam, jak kiedyś siedziałam przy kuchennym stole u mnie w domu z Agatą, a ja się bardzo bałam tego, że ja w królestwie będę wykonywała tą samą rolę, którą miałam w swoim starym życiu, czyli będę żoną, mamą i tak dalej, że taką rolę dla mnie przewidział Bóg. Niby wiedziałam, że jest tak, że jest inne, Bóg jest inny, tak, jest inne nauczanie, ale ta głęboka rana w mojej duszy krzyczała głośniej i ja już sama wiedziałam, że zgrzyta tutaj w tym, co ja myślę, a w tym, jaka jest prawda Boża, ale pamiętam do dziś Agaty słowa do mnie, mówi, czy ty masz lęk przed starym życiem? I moja odpowiedź, tak mam. To był ten moment, kiedy ja się musiałam tak naprawdę zderzyć z prawdą i przyznać, tak? Czasami jedno zdanie w relacji miłości jest po prostu terapią, tak? I nie zawsze
nie zawsze łatwo jest to przyjąć. Ja sama tego doświadczałam, że czułam się urażona, że się obrażałam, że witałam się z kimś na zimny łokieć, ale z doświadczenia wam powiem, ciężkie to jest to witanie się później na zimny łokieć. Bo o wiele łatwiej byłoby pójść, rzucić się tej osobie w ramiona, bo naprawdę chce tego ta zraniona dusza, wypłakać się na tym ramieniu i powiedzieć, zabolało mnie to, co do mnie powiedziałaś, czy powiedziałeś, wypłaczę się teraz na twoim ramieniu, ale zajrzę w to, bo może być to prawda, bo mój Bóg powiedział, że razy przyjaciela lepsze są niż pochlebstwa wroga, tak? Ja z własnego doświadczenia wiem, że tak powinnam była zrobić. Tak byłoby mi łatwiej i tak szybciej by rana została uleczona. Ja w ogóle też wiem, że ludzie kochają przez zaburzenia swojej duszy, przez te rany. I ta miłość jest taka często niekształtna, moja też taka była, tak? Taka jak w krzywym trochę zwierciadle, ale to nie znaczy jeszcze, że to nie jest miłość, tak? My doświadczamy też tego z naszymi dziećmi, które wchodzą w okres dojrzewania. Kochają nas bardzo, ale ta miłość często musi przejść przez tą burzę hormonów, która jest. I tak samo u chrześcijan, przez te zranienia w duszy, które jeszcze są, tak? Jeszcze taka jedna kwestia. Wiecie co, ja też pytałam Boga, co to są te uczynki miłości? A co do końca z tym, tak, jak ja to widzę i jak ja to rozumiem? I zadałam to pytanie tak, jak Duch Święty zadał mi. Gdybym się rozchorowała, czysto hipotetycznie, nie zakładam czegoś takiego, przyjechalibyście mnie uzdrowić? Przyjechalibyście? Jasne. No jasne. Że... A gdybym powiedziała, że potrzebuję, żebyście przyjechali popilnować moje dzieci, bo potrzebuję z mężem pojechać na randkę, przyjechalibyście? Jasne. Super. Bo ja odpowiedziałam, że nie wiem, czy bym to kogoś tak szybko pojechała. I Duch Święty mi pokazał, zobacz, jak szybko znajdujesz czas na to, żeby pojechać położyć na kogoś ręce. Czy to nie jest tak, że dowartościowuje to w twoich oczach twoją duszę, a gdy trzeba komuś wnieść kanapę, przypilnować dzieci? Czy pojechać z jakąkolwiek inną pomocą, nie wiem, pomóc w sprzątaniu, czy pobiec z kimś, bo ktoś jest sam? To już zastanawiasz się, czy masz czas. Bóg mi powiedział, ja nie napisałem w swoim słowie nigdzie, że położyć na kogoś ręce to jest coś więcej niż pomoc wzajemna. Dla Boga jakby nie ma w tym różnicy. Ja rozumiem, że ktoś ma służbę, tak, że uzdrawia ludzi, ale to jest zupełnie inna kwestia. Musiałam zajrzeć w moją duszę, czy to nie jest tak, że jeśli ja się o kogoś będę modlić, czy kłaść ręce, to mnie to dowartościowuje, a inne uczynki miłości są moim zdaniem niewidoczne, ale Bóg widzi w ukryciu. I teraz jeszcze tylko kilka takich moich doświadczeń. Wiecie co? Gdy mi została wygłoszona Ewangelia, gdy ja oddałam życie Jezusowi, ja później nie byłam pewna, czy się narodziłam z Bożego Ducha. I ja Boga pytam, dlaczego w ogóle tak było? Dlatego, że Ewangelia, która została mi wygłoszona, była Ewangelią o Bogu, który ma moc zmienić życie. I to jest prawda. Ale ja nie usłyszałam tak naprawdę słowa o pokucie. I ja się długo zastanawiałam, co to znaczy, jak przeczytałam, że ten Duch Święty przekonuje o grzechu sprawiedliwości i o sądzie. Mówię, to mnie? Ja nie wiem, czy on mnie przekonał. Ja nie miałam czegoś takiego, jak Artur powiedział, że film wyświetlony ze złych uczynków. Nie. I ja ciągle wątpiłam w to, że się narodziłam z Bożego Ducha. I kiedyś, pamiętam, jak jechałam samochodem, tym, który tak nam ukradł, to był taki duży samochód z dużymi, wielkimi siedzeniami. I ja ciągle do Ducha Świętego mówiłam, ja muszę to tak głęboko dotknąć i zrozumieć. I ruszyłam spod świateł, do następnych świateł miałam bardzo blisko. I znowu powiedziałam, mówię, co to znaczy, że ty przekonujesz o grzechu? I w tym momencie wyświetlił mi się przed oczami film. Złożony z wszystkich, mam wrażenie, moich grzechów. To była klatka na klatce. Ja nawet nie mam pojęcia, że nie miałam, że tego tyle było. Tak? Nikogo nie zabiłam, nie zdradziłam, nie ćpałam, nie szalałam się gdzieś. Można powiedzieć, że żyłam porządnym życiem w oczach tego świata. Nie popełniałam tych grzechów, które świat mówi, że to są tak zwane ciężkie grzechy. Ale dla Boga to nie miało żadnej różnicy. Ten film z grzechów, który przed moimi oczami się wyświetlił, sprawił, że ja miałam wrażenie, że w tym momencie umieram. I po 10 sekundach powiedziałam, dość. Ja już dłużej nie chcę, tak? Ja już wiem, a więcej nie zniosę. Nie zdążyłam nawet dojechać do kolejnych świateł w mieście, gdzie są blisko odległości. W tym momencie wiedziałam, jakie moje stare życie było w oczach Bożych. I chcę wam powiedzieć, że jeżeli głosicie komuś Ewangelię i nie głosicie pokuty, to nie jest to miłość. To nie jest to miłość.
bo później są takie wątpliwości, ale też ktoś się może nie narodzić z Bożego Ducha. W naszym domu jest coś takiego, że są rodzice i dzieci. Jest porządek miłości. Miłość dla mnie nierozerwalnie łączy się z dyscypliną. Uważam, że nie ma inaczej. To jest taka para. W naszym domu są rodzice, są dzieci i my nie mamy równych praw. Dzieci nie mają równych praw z rodzicami. Nasz syn na przykład bardzo by chciał mieć konto, takie konto w banku własne. Ale takie konto można mieć od 13 roku życia, bo mu się wydaje, że wtedy będzie taki dorosły, jak kieszonkowy, będzie mógł wybierać z konta. My mu powiedzieliśmy, choćbyś miał 13 lat i miał te konto, to nadal to my, twoi rodzice, będziemy te konto zasilać. Będziemy dawać tą miłość. I to się nie zmieni, tak? I dyscyplina też się nie zmieni. I z mojego doświadczenia, mam jeszcze takie doświadczenie, że oczyszczenie relacji powoduje to, że miłość tak naprawdę kwitnie i rośnie. Ja kiedyś, gdy bardzo mi się podnosiło dużo rzeczy w mojej duszy, gdy zranienia krzyczały bardzo głośno, wiedziałam, że jest kobieta, która gdy pomodliła się o kogoś, to doszło do manifestacji Bożego Ognia. I ja do niej powiedziałam, mówię, pomódl się o mnie, mówię, bo ja muszę tego doświadczyć, bo za bardzo już mnie to wszystko boli w duszy i nie wiem, jak to zrobić. Takie przyjęłam objawienie i ona się o mnie pomodliła. I pierwszego dnia się nie stało nic. Ale drugiego dnia, trzeciego i czwartego ja siedziałam na kanapie i płakałam. Wykonywałam wszystkie moje obowiązki. Ale oprócz tego siedziałam i płakałam. Wszystko, mam wrażenie, że wszystko, co było poranione w mojej duszy, podniosło mi się do góry, tak? Nie chcę powiedzieć przez to, że jakby to jest doświadczenie dla każdego, tak? To było moje gdzieś tam prywatne. Ale pamiętam mojego męża, który przed pierwszego dnia zobaczył mnie na tej kanapie i powiedział do mnie, ja cię gromię, diable, a ja patrzę na niego i mówię, a jeśli to nie diabeł, myślę, a Bóg. Po trzeciego dnia mąż mi powiedział, mówię, mam dosyć tego twojego zachowania, mówię, zrób z tym porządek. Nie możesz tak się zachowywać. W odpowiedzi na to w mojej duszy podniosło się to wszystko, tak, to wszystko, co ja nazbierałam przeciw Bogu. I ja to z siebie wyrzuciłam. Ja wykrzyczałam to w obecności mojego męża. Nie do mojego męża, ja to wykrzyczałam do Boga. Że tak myślę, że tak mnie boli, że taki jesteś. Nie stało się to w mojej komorze, bo akurat mój mąż jakby dopełnił tą czarę. Ja to wylałam, tak? Ale ja to wylałam tak naprawdę przed Bogiem. Wywrzeszczałam z siebie. Mój mąż, słysząc to, przestraszył się. On się obrócił na pięcie, pobiegł do gabinetu, zamknął za sobą drzwi, ja mówię, pobiegł się modlić stadniczo. Ale to było najlepsze, co on mógł w tym momencie zrobić. To była najlepsza pomoc, której mógł mi udzielić. Mój mąż zamknął za sobą drzwi, a ja złożyłam koce, którym byłam przykryta, stanęłam, mówię, Boże. Mówię, w ogóle jest mi teraz dobrze. Mówię, wykrzyczałam do Ciebie to wszystko, co najbardziej mnie bolało w mojej duszy. I mówię, i czuję taką czystość w tej chwili. Mówię, wiem, że mnie kochasz. Wiem, że to nic nie zmieniło. Sama jestem rodzicem. I wiem, że kocham moje dzieci miłością bezwarunkową. I wiem, że taką miłością kochasz Ty mnie. Mówię, wylałam przed Tobą całą prawdę o mnie. I wiem, że ta nasza miłość jest teraz czystsza niż kiedykolwiek była wcześniej. Nigdy nie czułam się tak kochana jak wtedy od tego momentu. To był w ogóle początek, kiedy zaczęłam mocniej pracować nad tym wszystkim, co mnie bolało w mojej duszy. To był taki też start. Kiedy ja, akurat to nie wyszło w komorze, ale można powiedzieć, że w mojej komorze wylałam serce przed Bogiem. I mam takie doświadczenie, że oczyszczenie relacji, ja oczyściłam moją relację też z Bogiem, bo ja trzymałam to przeciwko Niemu, że oczyszczenie relacji jest tak naprawdę początkiem do wejścia w głęboką relację miłości. Tyle chciałam powiedzieć. Teraz idę na szkółkę. Uwalniać miłość. Super.